Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku. A dziś na warsztaty bierzemy Mulan. Six of our northern cities have fallen in a coordinated attack. Their leader fights alongside a witch. Crush these murderers, Your Majesty. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo długo czekałem na ten film i naprawdę się nie zawiodłem. Najważniejszą rzeczą, jaką Disney musiał zrobić, żeby ta produkcja wyszła dobrze, jest odstąpienie trochę od oryginału. No bo nie oszukujmy się, nikt nie chce zobaczyć 10. raz tej samej Mulan. I muszę przyznać, że właśnie to wyszło świetnie. Bo z jednej strony bierze wszystko to, co najważniejsze, z oryginalnej animacji, a z drugiej strony dodaje ciekawe urozmaicenia. Widać w tym wszystkim tą chińską kulturę i przede wszystkim sceny walki. Które były genialnie prowadzone. I no było ich troszeczkę za mało, ja jednak chciałbym więcej takich scen akcji. Jeśli zastanawiacie się, czy warto na to iść do kina, czy może obejrzeć sobie na swoim telewizorze, to zdecydowanie polecałbym kino, ponieważ efekty są bardzo dobre. Co do samej historii. No cóż, jest ona dość prosta i tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, ale z drugiej strony nie zawodzi. Bardzo możliwe, że ten film oglądałoby się lepiej, gdyby został od początku do końca nakręcony przez Chińczyków i że Chińczycy by w nim występowali. No ale wiadomo, kręcił to Disney i jest to typowo amerykańska produkcja. You will die pretending to be something you're not. Yet here I stand, proof that there is a place for people like us. Także przeciętny widz nie będzie tutaj niczym zbytnio zszokowanym, a z drugiej strony dostanie takie ciekawe smaczki. Co mnie bardzo cieszy, że to nie jest jakiś taki musical. Oczywiście muzyka tu jest, jest bardzo dobra, ale nie jest jej aż tak dużo. Podsumowując, Mulan to bardzo udana produkcja. Ma dobre efekty specjalne, udaną fabułę i świetnych aktorów. Jeśli zastanawiacie się jeszcze, czy warto, to polecam. Wielkie dzięki za obejrzenie tej szybkiej recenzji. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, bo kolejne recenzje pojawią się tutaj już wkrótce.